Hej kochani, jak wiecie, jestem jedną z ambasadorek marki Clinique w Polsce. No i przy ostatnich filmach skupialiśmy się głównie na makijażu, ponieważ marka Clinique wprowadziła bardzo dużo produktów do makijażu, ale dziś chciałabym porozmawiać z Wami o podstawach. A robię to dlatego, ponieważ trwa taka kampania Difference Maker właśnie o trzech krokach Clinique, czyli o takiej podstawie, absolutnej bazie, jeżeli chodzi o markę Clinique. No i kiedy pytam Was, czy znacie kosmetyki marki Clinique, co używałyście, to najczęściej właśnie mi mówicie, że albo podkłady, jeżeli chodzi o kolorówkę, albo właśnie system trzech kroków. I widziałam też, że rozmawiałyście w komentarzach na temat trzech kroków i mówiłyście, którego produktu używałyście i tak dalej. Powiem Wam, że jeśli chodzi o mnie, to ja mam styczność z trzema krokami już od liceum, gdy zaczęłam czytać magazyny typowo kobiece, już nie takie dla nastolatek, i tam odkryłam właśnie ten system trzech kroków i bardzo mnie to zaciekawiło, szczególnie żółty krem, żółtą emulsję. To bardzo, bardzo chciałam mieć i wtedy zaczęłam kojarzyć markę Clinique właśnie z trzema krokami. Wtedy jeszcze nie podejrzewałam, że dziś będę Was uczyć i opowiadać o tym, czym są trzy kroki, także mega się z tego cieszę, że mam tą możliwość i opowiem Wam o moich doświadczeniach, które produkty zostały mi dobrane, dlaczego zostały dobrane, a nie dlaczego sama sobie wybrałam. I zacznijmy od tego, czym właśnie jest ten Difference Maker. Jest to podkreślenie znaczenia pielęgnacji. Jest to regularne oczyszczanie, delikatne, regularne złuszczanie oraz nawilżanie skóry. Wszystko to bazuje na filozofii Clinique z 1967 roku, która mówi, że nieważne z jaką skórą się rodzimy, niezależnie od tego, czy to będzie skóra z problemami, czy to będzie skóra mieszana, czy tłusta, czy sucha, czy jakaś kombinacja tych wszystkich właśnie cer, możemy stworzyć sobie swoją idealną skórę, wyprowadzić jakby naszą skórę na właściwe tory, tak żeby była zdrowa, promienna, gładka i że w tym właśnie pomoże nam system trzech kroków. Po to ten system został stworzony, żeby jakby stworzyć tą skórę na nowo, żeby była taka, jak ją zaprogramujemy. Jest to system stworzony przez takiego dermatologa, który był wizjonerem, który miał wizję właśnie tej idealnej skóry. Skóry, która jest przygotowana pod inne zabiegi pielęgnacyjne, która jest właśnie tak świetnie oczyszczona i tak świetnie nawilżona, że możemy na niej robić makijaż, że możemy nakładać inną pielęgnację, jeżeli tego potrzebujemy, tutaj dobraną w zależności od typów naszej skóry. To nazywam po prostu taką czystą, idealną skórą. I on wymyślił, że aby to uzyskać, należy codziennie skórę oczyścić, złuścić oraz nawilżyć i trzeba to zrobić dwa razy dziennie i jeżeli będziemy to robić codziennie, to nasza skóra właśnie taka się stanie. System trzech kroków jest stworzony nie tylko do różnych rodzajów skóry, ale też do różnego wieku. Tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Ten system można stosować niezależnie od tego, czy jesteście nastolatkami, czy paniami starszymi, które potrzebują później też innej pielęgnacji, ale to ma być właśnie ta baza nasza pielęgnacji. Niezależnie od tego, czy przy tym systemie jako nastolatki musicie później zastosować kurację przeciwtrądzikową. Jako osoby starsze chcecie już zastosować kosmetyki przeciwstarzeniowe. Ten system ma zapewniać właśnie tą taką czystą, idealną skórę. I tutaj w zależności od tego, jak zmieniają się pory roku, jak zmienia się nasza skóra, jak zmieniają się jej potrzeby, bo wiadomo, że jesienią skóra jest zupełnie inna niż na przykład wiosną, czy latem, czy właśnie zimą, kiedy jest ekstremalnie przesuszona i wystawiona na działanie mrozu, kaloryferów, czyli tego suchego powietrza w domu, czyli gorąco w domu, bardzo zimno na zewnątrz, stale zmieniająca się temperatura. I po to właśnie marka Clinique stworzyła swoje takie salony, w których możecie przejść konsultacje. Ja na takiej konsultacji byłam w Katowicach już kilka miesięcy temu. Mieliśmy też takie małe wtedy spotkanie przy okazji. I szczerze mówiąc, byłam do tego nastawiona, że pójdę i po prostu ktoś mi powie: okej, możesz spróbować tego, możesz spróbować tamtego. Tak jak jest to w przypadku innych marek, kiedy po prostu sobie idziecie do drogerii i ktoś Was namawia na krem, to tutaj było zupełnie inaczej. Ja przyszłam normalną konsultację i byłam w szoku, że to nie było takie, wiecie, pięciominutowe, tylko naprawdę usiadłam z panią konsultantką. Ja dokładny wywiad na temat tego, co lubię stosować, na temat tego, co stosowałam do tej pory, jaka jest moja skóra, jak moja skóra reaguje, moja skóra została przebadana, dokładnie obejrzana. No i właśnie zdiagnozowana i później zostały dobrane te trzy kroki. Często widać takie panie ubrane inaczej, one mają napisane Clinique, od razu je rozpoznacie. Nawet kiedy byłam w Sephorze, to kiedyś pani mi doradzała i pamiętam, że wtedy byłam zaskoczona, bo chyba z polecenia Shush ona pokazywała właśnie przed świętami któryś z kosmetyków Clinique i chciałam pójść sobie go po prostu kupić, a pani mi po prostu nie chciała tak od razu dać wolnej ręki, żebym sobie wzięła pierwsze lepsze spółki, które mi się podoba, tylko chciała mi właśnie doradzić, czy na pewno będzie dla mnie dobry. I to mnie zaskoczyło, że ktoś mi chce w ogóle tutaj doradzać i pyta się, jaką mam skórę, kiedy ja po prostu chcę sobie kupić produkt. Więc o to tu chodzi, że kosmetyki mamy mieć dobrane.
Oczywiście nikt Was nie będzie łapał za rękę i nie pozwoli Wam kupić, możecie kupić co chcecie, ale warto skorzystać właśnie z konsultacji po to, żeby te kosmetyki były dobrane dla Was idealnie. Ja Wam teraz pokażę, co zostało dobrane mi. No i zaczniemy właśnie może od pierwszego. Pierwszy krok to jest oczyszczanie skóry. Tylko nie sugerujcie się, pamiętajcie tym, co ja mam dobrane. Wy możecie pójść i będziecie mieć dobrane inne kosmetyki, ponieważ każdy ma właśnie inną skórę i tutaj ciężko mi... Nie chcę Wam też mówić, że ja mam taką i taką skórę i zostało mi dobrane to, więc Wy też używajcie tego. Tak nie jest. Wy idźcie też na konsultację. Konsultacja jest bezpłatna, nie zobowiązuje do zakupu. Ktoś fachowo zajmie się Waszą skórą i Wam coś zaproponuje, także będziecie mogli podjąć decyzję, czy chcecie skorzystać i kupić 3 kroki Clinique. Dobra, zacznijmy od pierwszego kroku. To jest właśnie Liquid Facial Soap. To jest taki... To jest płynne mydełko do twarzy, łagodne płynne mydełko do twarzy. Mam w pojemności 200 ml, która jest bardzo, bardzo wydajna i jest z pompką, co dla mnie jest super. Każdy produkt dla mnie powinien mieć w ogóle pompkę. I jest to pierwszy krok do pięknej skóry, pozostawia skórę świeżą i czystą. To jest prawda, po prostu wszystkie niedoskonałości out z mojej skóry. Pozbywam się makijażu, zanieczyszczeń, wszystkiego, co było na mojej skórze w ciągu dnia. Używam nie tylko rano, ale też wieczorem i zarówno rano i wieczorem się sprawdza. Przeznaczona do skóry typu pierwszego i drugiego. Suchej i normalnej, delikatnej. I tutaj byłam zaskoczona, bo kiedyś mi się wydawało, że ja powinnam mieć mydełko takie w stałej formie. Kiedyś właśnie używałam tego mydełka stałego, który jest przeznaczony do skóry tłustej, mieszanej. Ale pani konsultantka dobrała mi to mydełko, ponieważ powiedziała, że nie chce, żeby podczas mycia to moja skóra była mocno ściągnięta. Kiedy zobaczyła moją skórę, stwierdziła, że mimo wszystko jest to skóra delikatna, jest to skóra mieszana z jakimiś tam czasami problemami, ale jest to mimo wszystko skóra delikatna, więc potrzebuje bardziej łagodnego oczyszczania. I stąd właśnie wybrała mi taki krok, co mnie bardzo zdziwiło, bo myślałam, że potrzebuje bardziej agresywnego zmywania i... że kosmetyk powinien być taki mocno ściągający, a ten nie jest. Także to jest mój pierwszy krok. Warto tutaj zaznaczyć, że omijamy okolice oczu. Oczy zmywamy w ogóle innym produktem, produktem do zmywania oczu, produktem, który zmywa nawet makijaż wodoodporny. Pamiętajcie, że przy 3 krokach Clinique omijamy okolice oczu. Do oczu są przeznaczone kompletnie inne kosmetyki i nie chcemy podrażniać okolic oczu kosmetykami, które są przeznaczone do całej twarzy. Drugi krok i moje drugie opakowanie tego produktu, jak widzicie, świeżutkie, bo pierwsze już zużyłam i przyznam Wam, że kocham ten produkt i używam go bardzo często, używam go codziennie i druga buteleczka i nawet Darek zaczął mi podkradać ten produkt, mimo że sam otrzymał od marki Clinique kilka bardzo dobrych kosmetyków, to używa tego produktu też ze mną. I to jest Clarifying Lotion 2, płyn rozświetlający, oczyszczający skórę twarzy, szyi i dekoltu, złuszcza martwy na skórek, chłodzi i odświeża skórę dzięki zastosowaniu mentolu. Przygotowuje skórę do nawilżenia. Przeznaczone do skóry typu 1 i 2, suchej i normalnej. I tutaj sposób użycia 2 razy dziennie, rano i wieczorem, po użyciu kostki myjącej lub właśnie tego delikatnego mydełka. Przecieraj delikatnie wacikiem zwilżonym, clarifying lotion, twarz, szyję i dekolt. Nie pocieraj 2 razy w tym samym miejscu. Przy początkowym użyciu może się pojawić uczucie mrowienia, znak, że płyn działa, prawidłowo złuszczając martwy na skórek. I tu też pamiętajcie o omijaniu okolic oczu, żeby ich absolutnie nie podrażnić. Tutaj właśnie ten mentol, zawartość alkoholu. Musicie omijać oczy, żeby nie przesuszyć tych okolic. Byłam przekonana, że będę mieć dobrany inny płyn, ten złuszczający, ale został dobrany ten, także jestem mega zadowolona, działa świetnie i słuchajcie, jak użyjemy tych dwóch kosmetyków, to nasza skóra jest po prostu idealnie oczyszczona. Czuję, że nic nie mam na twarzy, na waciku nic nie ma, po prostu czuję, że pory mam oczyszczone i faktycznie od kiedy używam tego płynu złuszczającego, no nie muszę tak mocno peelingować mojej skóry, jest lepiej złuszczona, jest lepiej oczyszczona i nie mam tak dużo zanieczyszczeń, także... Genialny produkt. Te dwa produkty razem to jest po prostu bomba. I przechodzimy do trzeciego kroku, czyli do nawilżania. Ja już z Dramatically Different Moisturizing Gel albo krem miałam do czynienia wcześniej. Wcześniej używałam kremu, a teraz konsultantka dobrała mi żel. I ten żel jest tak wydajny, że zużycie jest naprawdę niewielkie, ponieważ tutaj mamy tą pompkę, no i mam dodatkowo bardzo duży produkt, bo tu mam aż 125 ml. I tutaj jest różnica między tą emulsją żelową, a emulsją bardziej kremową. Ta bardziej chłodzi, jest taka świeża, ona jest dla mnie idealna na lato,
że bardzo szybko nawilża. Po tym etapie złuszczania, kiedy skóra jest bardziej napięta, jest taka bardzo mocno oczyszczona, ten preparat bardzo dobrze koi skórę. Czuję po prostu taką ulgę jakby na skórze, kiedy go stosuję. Jest świetnym dopełnieniem i właśnie zamknięciem całego tego procesu. I rzeczywiście on nawilża. Na początku byłam trochę sceptycznie nastawiona, jeżeli chodzi o to nawilżanie. Jestem przyzwyczajona do trochę bogatszych konsystencji, szczególnie na wieczór. Ale tu pani konsultantka mi właśnie wyjaśniła, że ten trzeci krok to jest właśnie ta taka baza naszej pielęgnacji, że to właśnie jest zamknięcie tego procesu, tych trzech kroków, to jest trzeci krok, który zamyka nam ten proces i to właśnie ma być taka podstawa tej pielęgnacji. To nie wyklucza użycia później kremu czy serum za jakiś czas. Ja na przykład robię tak, że rano, kiedy biorę prysznic, oczyszczam właśnie skórę, oczyszczam, złuszczam i później nawilżam. To nie jest tak, że od razu wykonuję później makijaż, nakładam krem i tak dalej, zanim pójdę zjeść śniadanie, zanim przeczytam maile, zanim wyjdę z domu, to mija trochę czasu. I tutaj przy tych trzech krokach nauczyłam się tego, że mam zamkniętą tą właśnie poranną pielęgnację, później mogę sobie jeszcze przed wyjściem nałożyć na przykład preparat z filtrem przeciwsłonecznym. Tak jest rano, a kiedy wracam wieczorem, zmywam oczywiście makijaż, to jest w ogóle mój ulubiony moment dnia, kiedy mogę pozbyć się makijażu, kiedy mogę mieć właśnie znowu tą czystą, świeżą skórę po całym dniu. To też działam w ten sposób. Trzy kroki i później, jeżeli mam jeszcze ochotę przed snem nałożyć sobie bogaty krem lub krem, który ma walczyć z trądzikiem, tutaj w zależności od tego, jaką mam tego dnia skórę, czy potrzebuję właśnie nawilżenia, czy przesuszenia trochę moich zmian, ale jeżeli chodzi o zmycie makijażu, o oczyszczenie skóry i o nawilżenie, to jest to zawsze ten system trzech kroków. Co jeszcze jest ciekawego w tej formule żelowej Dramatically Different Moisturizing Gel, że jestem zalecony do skóry typu trzeciego i czwartego. Tutaj pani konsultantka mi powiedziała, że mimo, że dobrała mi te kosmetyki do skóry w kierunku suchej, to, że moja skóra się często przetłuszcza, szybko przetłuszcza, będziemy normalizować właśnie formułą żelową. I dlatego tutaj tak ważna jest konsultacja, żeby ktoś dokładnie Was przepytał, żeby dokładnie dobrał kosmetyki do Waszych potrzeb. Jeżeli macie w Waszym mieście salon, klinik, to się wybierzcie, jak nie to do perfumerii, gdzie znajdziecie też konsultantki, możecie taką konsultację przejść. Kosmetyki dostaniecie oczywiście też na stronie marki Klinik. Też Wam dam link na dole, żebyście mogli zobaczyć oraz poczytać więcej o systemie trzech kroków. A nie wiem, czy wiecie, ale system trzech kroków jest najlepiej sprzedającym się systemem pielęgnacji skóry na całym świecie, także to mówi samo za siebie. Warto spróbować. Tyle w dzisiejszym filmie. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli podobała Wam się ta moja pogadanka. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście ode mnie. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!